Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię. Dzisiaj wróciłam z poznańskich targów książki i przyniosłam kilka pozycji, o których powiem Wam w pierwszej kolejności. Książką, którą kupiłam jako tom przedpremierowy, jest nowa część serii o Drelichu, napisana przez Jakuba Ćwieka. Drelich, nim braknie tchu. Przypominam, że Drelich to jest ten osobnik, który jest świetnym włamywaczem, jest bardzo ceniony w branży złodziejskiej i w poprzedniej części przeżywał bardzo emocjonujące przygody. Tak mi się spodobała ta pierwsza część Drelicha, że z wielką niecierpliwością oczekiwałam kontynuacji. I bardzo długo to trwało, ponieważ w międzyczasie Jakub Ćwiek założył swoje wydawnictwo, które nazywa się Pulp Books, i wydał tę książkę we własnym wydawnictwie. Dlatego też ta cała praca nad wydaniem tej powieści przeciągnęła się w czasie. No ale już jest, ma być dostępna od 30, zdaje się, 1 marca. Ja już ją mam, nawet z autografem. I autor narysował mi tutaj Drelicha, marka Drelicha oraz dedykację. O czym jest ta książka? Marek Drelich przygotowuje się do ostatniego numeru złodziejskiego. Ma być to jakaś bardzo wielka akcja. Jak pamiętamy, on jest rozwiedziony, ale razem ze swoją byłą żoną wychowują dwoje dzieci i starają się, aby te dzieci były wychowywane w takich normalnych warunkach. To nie jest żadna rodzina patologiczna. To jest włamywacz dżentelmen. Jego żona wyjeżdża na wakacje do dziadka i tam styka się z przywódcą pewnej szajki, która nazywana jest tutaj sektą. I Marek Drelich będzie prawdopodobnie miał kolejną ważną misję do wypełnienia. Te książki to jest taka sensacja, jak zresztą sama okładka wskazuje. Tutaj się bardzo dużo dzieje. To jest trochę literatura typu zabij go i uciekł, ale czyta się to naprawdę wyśmienicie. Jeżeli nie znacie jeszcze tej pierwszej części, czyli Drelich cios w splot, czy cios prosto w splot, to polecam i polecam również zaopatrzyć się w kontynuację od razu najlepiej, bo na pewno będziecie chcieli czytać dalej. Z targów przyniosłam też dwie czeskie książki. Pierwsza z nich to także powieść kryminalna. Powieść Michała Sykory to jeszcze nie koniec. I tutaj bardzo spodobał mi się opis tej książki. Mamy trzy dziewczynki, które spędzają wakacje w willi rodziny Trzebowickich. Jest tam fajnie, sielankowo, fajnie upływa im czas, ale całą tą sielankę przerywa brutalne morderstwo. Policja dosyć szybko znajduje winnego i szybko stawia mu zarzuty. Ale nie wszyscy są przekonani, że to był naprawdę morderca. Po 25 latach Maria Wyrowa, tak chyba to jest napisane, zwana Wielką Sową, wraca do tej starej sprawy i zaczyna przesłuchiwać tych świadków sprzed 20 kilku lat. Stara się odtworzyć całą tę sytuację dosłownie minuta po minucie, aby sprawdzić, czy karę rzeczywiście odsiedział ten, który popełnił zbrodnię, czy też może winnego nie spotkała zasłużona kara. Także na pewno będę to niedługo czytać, bo bardzo mi się podoba ten opis. Druga książka czeska to powieść Kolekcjoner śniegu Jana Stiftera. I jest to powieść, której przeplatają się perspektywy czasowe. Ta powieść obejmuje 100 lat, od współczesności do lat, nie wiem, 20., 30. Z tego, co widziałam, to pierwsze tutaj datowane zapiski w tej książce, bo każdy rozdział jest opatrzony datą, były z 1933 roku, ale być może się mylę, może są też wcześniejsze. To jest książka o chłopcu, który kolekcjonuje śnieg. On tak bardzo nie chce, żeby jego bałwany roztapiały się po zimie, że każdego roku zostawia w zamrażarce w woreczku część przynajmniej bałwana podpisanego datą. I temu chłopcu zaczynają się ukazywać duchy przy łóżku. I są to duchy osób, które mieszkały tamtej okolicy, w której mieszka ten chłopiec. Ta książka opowiada o historii najnowszej, o obozie, który był w czeskich Budziejowicach. To opowieść o pamięci, przenikaniu się losów i o tych, którzy zjawiają się w naszych życiach.
Myślę, że będzie to bardzo piękna i poruszająca lektura. Kolejna książka to powieść wydawnictwa Relacja, Nasze zaginione serca, Celeste NG. Nie wiem, jak się czyta nazwisko tej autorki. I tutaj taka anegdota. Kiedy wydawnictwo napisało do mnie, czy chciałabym przeczytać tę książkę, zatytułowało maila takimi słowami, że jest to powieść dla miłośników książek i kotów. No więc powiedzcie mi, jak ja mogłabym tej książki nie chcieć przeczytać? I w zasadzie to mi wystarczyło, tak oczywiście proszę przesłać. Taka była moja odpowiedź. I dopiero kiedy książka przyszła, to zapoznałam się z opisem. To jest książka, która dzieje się w przyszłości. W Stanach Zjednoczonych powstaje nowe prawo, które pozwala na to, aby odbierać rodzicom dzieci. I mamy tutaj chłopca, który nazywa się Bert i jego matka zniknęła jakieś 3 lata wcześniej. On mieszka z ojcem, który wcześniej był profesorem na uniwersytecie, ale został zdegradowany i teraz pracuje w miejscowej bibliotece. I Bert za wszelką cenę chce się dowiedzieć, co stało się z jego mamą. Ona była poetką chińskiego pochodzenia. Kiedy chłopak otrzymuje tajemniczy list z zaszyfrowanym rysunkiem, zostaje wciągnięty w taką tajemniczą rozgrywkę. Poznaje świat bibliotek, tajnych spisków i innych bardzo ciekawych rzeczy. Myślę, że to może być coś fajnego. Nie spodziewałam się, że to będzie książka fantastyczna, ale wiecie, biblioteki, koty, książki to coś definitywnie dla mnie. Jak pewnie wiecie, nie jestem wielką miłośniczką książek science fiction, ale jedną, dwie w roku zazwyczaj czytam i zwykle udaje mi się wybrać takie, które bardzo mi się podobają. Tym razem postanowiłam, że przeczytam Carla Sagana, książkę pod tytułem Kontakt. Carl Sagan to ten znany naukowiec, który pisał o kosmosie książki na poważnie, książki popularno-naukowe. I tutaj jest napisane, że jest to jedna z najlepszych powieści science fiction, jakie kiedykolwiek napisano na temat kontaktu z pozaziemską inteligencją. Z opisu wynika, że jakaś pozaziemska inteligencja oddalona od nas o 26 lat świetlnych wysyła na Ziemię pewien komunikat. Kiedy naukowcy rozszyfrowują ten komunikat, podejrzewają, że jest to jakaś inna cywilizacja. Oczywiście podnosi się wiele głosów, że na pewno nie. Ale przychodzą takie 3 wiadomości i w tej trzeciej ta cywilizacja pozaziemska przysyła instrukcję, jak skonstruować pojazd, który pomógłby Ziemianom przenieść się do ich wymiaru, czy też na ich planetę. I oczywiście rządy amerykańskie i sowieckie rozpoczynają wyścig w konstruowaniu tych nowych modeli statków. W tajemnicy przed wszystkimi zbroją się także Chińczycy. Co jeszcze tutaj mamy? Na całym świecie także powstają ruchy, które sprzeciwiają się jakimkolwiek kontaktom z cywilizacją pozaziemską. Myślę, że to będzie coś bardzo, bardzo wciągającego, co być może jest takim proroczym głosem, który mówi nam o tym, co mogłoby się stać, gdyby rzeczywiście jakieś UFO skontaktowało się z Ziemianami. Książka, którą mam teraz przed sobą, to 7 opadłych piór Tani Talagi o podtytule Rasizm, śmierć i brutalne prawdy o Kanadzie. Czyli wiemy już mniej więcej, o co chodzi. Ja oczywiście przeczytałam słynny i przepiękny i poruszający reportaż Joanny Gierak-Onoszko o pierwszych narodach w Kanadzie i tutaj myślałam, że mam przed sobą powieść, ale okazuje się, że to także jest książka, która jest reportażem. Ta książka opowiada o dzieciach, które zostały odebrane rodzinom niby, że idą się uczyć w szkołach z internatem, ale tak naprawdę, no, jak wiemy, celem tych szkół było wynarodowienie tych dzieci, czy też zmienienie ich w Kanadyjczyków. Ta opowieść zaczyna się w 1966 roku, kiedy 12-letni chłopiec ucieka ze szkoły z internatem i zamarza na śmierć. I po tym wydarzeniu wydano 4 zalecenia, żeby zapobiec podobnych tragediom. I żadnego z tych zaleceń nikt nie przestrzegał. Od roku 2000
do 2011 w kanadyjskim Thunder Bay zamarzło 7 rdzennych Amerykanów. I autorka bada te sprawy i pokazuje okrucieństwo i nieudolność systemu kanadyjskiego. Myślę, że jest to książka dla tych, którzy chcieliby wiedzieć więcej o Kanadzie i nie satysfakcjonuje ich krótki reportaż napisany przez Joannę Gierak-Onoszko. Książka japońska, Fotograf utraconych wspomnień, w takiej bardzo ładnej okładce, to kolejna powieść, którą można zaliczyć do fantastyki. Opowiada o miejscu znajdującym się pomiędzy niebem a ziemią, gdzie trafiają ludzie po śmierci. Witajcie w zaświatach, jak tam jest. Może właśnie tak. W tym miejscu mieszka pan fotograf, który pokazuje ludziom najważniejsze kadry z ich całego życia. I mamy tutaj 3 opowiadania, które prawdopodobnie w jakiś sposób łączą się ze sobą, o 3 różnych osobach, które właśnie trafiają do tego miejsca. Myślę, że będzie to piękna i ciepła opowieść, którą większość z nas będzie chciała poznać. Teraz mam książkę dla młodzieży, ale wiem, że ona na pewno spodoba się osobom dorosłym, ponieważ niedawno mieliśmy takie spotkanie na Zoomie z wydawnictwem Dwie Siostry i tam już czytelnicy opowiadali, że są po lekturze, bądź też są w trakcie lektury i że jest to książka jak najbardziej także dla dorosłych, bo dorosły też ją równie mocno przeżywa. To powieść duńskiej pisarki pod tytułem Koń, koń, tygrys, tygrys. Opowiada o dziewczynce, która ciągle wikła się w jakieś nieprzyjemne sytuacje, a to dlatego, że bardzo łatwo przychodzi jej kłamanie. I poznajemy ją wtedy, kiedy ona wsiada nie do tego autobusu i jedzie w zupełnie inne miejsce, niż miała pojechać i tam poznaje pewnego chłopca, z którym po pewnym czasie się zaprzyjaźnia. To jest książka, która mówi o tym, że każdy może być dla kogoś ważny, że każdy ma swoje miejsce na świecie i na pewno to miejsce kiedyś odnajdzie. Bardzo nieduża książeczka i też słyszałam, że wzruszająca. Przede mną 2 wielkie tomiszcza, tak wielkie, że ja naprawdę trudno mi je podnieść. Pierwsza z tych książek to nowa powieść Dana Simonsa pod tytułem Piąty kier. Tak wygląda, tu wystaje jej zakładka. Piąty kier. Już Wam mówię, czym zaintrygowała mnie ta historia. To jest opowieść, która się dzieje w 1898 roku podczas czy przed wystawą światową w Chicago. Tam spotykają się 2 panowie. Jeden z nich to postać autentyczna, postać historyczna, pisarz Henry James. Druga to Sherlock Holmes, który nie zginął w wodospadzie, lecz sfingował swoją śmierć, żeby zacząć nowe życie za oceanem. Ale on cały czas ma przeświadczenie, że jest postacią literacką i wymyśloną. I ci 2 panowie spotykają się, poznają i rozwiązują zagadkę śmierci Clover Adams, żony historyka, potomka aż 2 prezydentów USA, a zarazem przyjaciela Jamesa. Generalnie wydaje się, że jest to śmierć samobójcza, ale gdy Sherlock i Henry James zaczynają się jej przyglądać, wykraczają na bardzo kruchy lód i okazuje się, że są uwikłani czy wikłają się w jakąś bardzo poważną intrygę kryminalną. Tak naprawdę to jest jakiś międzynarodowy spisek. Także bardzo mnie zaintrygowało to, że autor łączy postać historyczną z postacią fikcyjną, z postacią literacką i stawia przed nimi wyzwania oraz przygody. Ostatni tom, który trzymam na kolanach, to Rysunki Franza Kafki. Wydanie takie imponujące, albumowe, bardzo ładne, w którym mamy ocalone przez Maxa Broda wbrew woli Franza Kafki, rysunki jego i także zapiski. Ta książka składa się z tak jakby z kilku części. Pierwszy tutaj mamy wstęp, kolejną mamy kilkadziesiąt stron, na których
są właśnie rysunki. Czasami one są takie, jak widzicie, to są jakieś takie niewielkie wycinki z kartek, czy na przykład z listów, czy z notesów. O, zobaczcie tutaj, jak to wygląda. To zostały tylko tak naprawdę marginesy. A pod koniec tej książki mamy eseje, czy też wypowiedzi autorów, którzy tę książkę stworzyli. Czyli profesor literatury i kulturoznawstwa na Politechnice Federalnej w Curychu. Następnie badacz sztuki, który piastował stanowisko profesora w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, oraz amerykańska filozofka, profesorka literatury. Ci autorzy opracowali te rysunki pod wieloma względami, czyli pod względami literackimi, a także artystycznymi, ale także pod względem ich znaczenia w historii i biografii Franza Kafki. Większość tych rysunków to są prace z wczesnej młodości autora. Także ja rysunki już mam przejrzane, ale jeszcze nie przeczytałam do końca. Na pewno o tych książkach będę opowiadała w obgadankach. Natomiast w tej chwili nadeszła pora, żeby się pożegnać do przyszłego tygodnia. Omówiłam 10 książek. Liczę na to, że któraś z nich spodoba Wam się i będziecie chcieli po nią sięgnąć. Jeżeli tak, to napiszcie. I do zobaczenia za tydzień. Zapraszam na obgadanki. Pa, 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 pa.